Minecraft antyciekawostki numer 1. W Minecrafcie istnieje pasek głodu. Trzeba się upewnić, żeby był pełny. Jak zrobić, żeby był pełny? Jeść. Po prostu jest. Ciekawostka 2. W Minecrafcie występują wrogo i pokojowo nastawione moby. Te wrogo nastawione mogą zrobić ci kuku. 3. Miałeś kiedyś tak, że próbujesz budować pod sobą, ale ciągle spadasz w dół? Jest na to prosta metoda. Nie buduj. Po prostu nie buduj. Ciekawostka numer 4. W Minecrafcie występuje zarówno noc, jak i dzień. Przypomina to cykl dobowy w realnym świecie. Niesamowite. Ciekawostka numer 5. Wardeny są bardzo silne, nie da rady go pokonać bez porządnego EQ. Tak właściwie to można. Trzeba się tylko bardzo ciekawe, dobrze przygotować. Stary, bardzo ciekawe. Musimy wykorzystać hitbox na naszą korzyść. I wtedy można... Słuchajcie, teraz przechodzimy do ciekawostek, których nie znają nawet najwięksi weterani. Numer 6. Krowa robi mu. Tego to nawet ja nie wiedziałem. Numer 7. Jak dasz subskrypcję, to dostajesz w grze... marchewkę. No co, wiecie ile musiałem się targować z Mojangiem? Dobra. Nie wdzięcznic. Numer 8. Nie ruszając się, można przeskoczyć 0 bloków. Ruszając się powoli, można przeskoczyć 1 blok. Sprintując, można przeskoczyć 2, a nawet 3 bloki. Numer 9. O nie, da się 4 jednak. Okej, nieważne, da się 4. Numer 10. W Minecrafcie można wybudować strukturę zwaną domem. W domu można postawić skrzynię, a nawet łóżko. Ciekawostka numer 11. W Minecrafcie jest muzyka. Tak, dobrze słyszycie. Dla mnie też szokujące, bo zawsze ją wyciszam. Ciekawostka numer... Kurde, już się pogubiłem. Miałeś kiedyś tak, że nie jesteś w stanie zupełnie zrobić żadnego mechanizmu redstone'em? Jest na to prosta metoda. Ściągnij teksturpak, który ci zmieni kolor na niebieski. W końcu ty nie potrafisz redstone'a, a nie blusto. No dobra, może ja po prostu wyjdę, co? Słuchajcie, dziękuję, że przetrwaliście do ostatniej ciekawostki. Tutaj mi się kończy scenariusz, więc po prostu skończę. Na razie.